planujecie podróż? Może nad morze, może w góry, a może jednak do lasu? Jeśli tak, to świetnie się składa. Mamy dla Państwa wspaniałą ofertę. Przeprowadzimy Państwa przez najciekawsze miejsca na leśnej mapie Opolszczyzny. Pokażemy Państwu zakątki, w których możecie zaznać spokoju, ale i takie, w których przeżyjecie prawdziwą przygodę. Nie zabraknie przeróżnej aktywności fizycznej, animacji i atrakcji, których w lesie byście się nie spodziewali. Wspólnie zwiedzimy skrywające się w lasach zabytki, miejsca pamięci i historii. Zobaczą Państwo pejzaże namalowane przez najzdolniejszą artystkę – naturę. Obrazy, które są tak bogate w rodzime gatunki roślin i zwierząt, jak i takie krajobrazy zakrawające o prawdziwą egzotykę. Nic dziwnego, bo to miejsca, które są pod opieką prawdziwych profesjonalistów. Dojazd i wyżywienie w zakresie własnym. Warto mieć ze sobą bagaż podręczny, a i podpowiemy, jak można załapać się na bezpłatny nocleg. Poza tym wszystkim zapewniam. All inclusive. Natalia Janus-Hempel. Witam i zapraszam na pierwszy odcinek programu Las All Inclusive. Naszą podróż rozpoczynamy od wyjątkowego miejsca. To właśnie tutaj, w Zespole Szkół w Tułowicach, kształci się przyszłych leśników. To jedyne takie miejsce w naszym regionie. Ze mną jest dyrektor tej szkoły, pan Adam Sinicki. Czego ci przyszli leśnicy się tutaj uczą? Na pewno uczą się przedmiotów leśnych, ale oprócz tego uczą się przedmiotów ogólnokształcących, bo szkoła kończy się maturą. Oprócz egzaminu maturalnego uczniowie są przygotowywani do egzaminu zawodowego. Uczą się przedmiotów zawodowych, takich jak hodowla lasu, ochrona lasu, użytkowanie lasu, urządzanie lasu, czyli taka geodezja leśna. Uczą się systemu informatycznego lasów państwowych. No i przede wszystkim uczestniczą w kształceniu praktycznym, które możemy realizować dzięki współpracy z Nadleśnictwem Tułowice, które jest nadleśnictwem dydaktycznym tak zwanym, czyli dba o tą wiedzę praktyczną, której doświadczają nasi uczniowie w lesie. Wiedza zdobyta w tej szkole z całą pewnością nie idzie w las. Szkołę średnio kończy 20 leśników rocznie. Później znajdują pracę na terenie nadleśnictw w całym kraju. Dodatkowo to jedyna szkoła w regionie, gdzie młodzież uczy się grać na rogu myśliwskim. Aby stać się sygnalistą, chętnych jest zawsze las rąk. Spacerując leśnymi ścieżkami Nadleśnictwa Tułowice, warto zatrzymać się tutaj, przy kapliczce Pustelnika. Według legendarnych przekazów kapliczkę zbudowali francuscy emigranci w końcu XVIII wieku, którzy w okresie rewolucji znaleźli schronienie w dobrach Jana Niepomucena, Karola Parschmy. Nieopodal znajduje się mogiła, która prawdopodobnie kryje szczątki budowniczego kapliczki. W 1957 roku dzięki usilnym staraniom nadleśniczego Berety odbudowano jej zgliszcza. W późniejszych latach wymieniono dach i ustawiono ławki. Warto zaznaczyć, że elewacja kapliczki Pustelnika pokryta jest korą świerkową. W okresie wiosenno-letnim odprawiane są tu niedzielne nabożeństwa. Tutejsze drzewa są świadkami różnej, w tym niezwykle trudnej i brutalnej historii. Polana śmierci w Starym Grodkowie to miejsce mordu na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych. W 1946 roku zostało tu zamordowanych przez komunistycznych oprawców z NKWD i UB kilkudziesięciu żołnierzy Wojska Polskiego ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka. Miejsce masowego mordu i ukrycia żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych odnalazła w marcu 2016 roku grupa badaczy z Instytutu Pamięci Narodowej pod kierownictwem profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Lasy Państwowe zadbały o miejsce pamięci osób,
o których pamięć miała zginąć wraz z nimi. Spacer leśną ściółką zaprowadził nas do najstarszego w kraju ogrodu dendrologicznego. Ta perełka znajduje się właśnie na terenie Opolszczyzny, na terenie Nadleśnictwa Tułowice. Ze mną jest Bartosz Nowak. Proszę powiedzieć, na jakie gatunki drzew warto zwracać uwagę? Tak, znajdziemy tutaj najstarsze i największe egzemplarze kilku gatunków drzew u nas w kraju. Między innymi jest to tutaj tulipanowiec amerykański, obok którego stoimy. Znajdziemy też żywotnika olbrzymiego, pierwszego posadzonego także w Polsce miłożęba dwuklapowego, a także pierwsze posadzone tutaj drzewo, zarazem też pierwsze z tego gatunku w kraju, jest to jałowiec wirginijski. Można powiedzieć zatem, że nie brak tu rodzimych gatunków, ale jest i powiew egzotyki. Tak, znajdziemy tutaj właśnie drzewa z Ameryki Północnej, z Azji, z dalekiej Azji Wschodniej, czy z południa Europy także. Kilka gatunków się znajdzie. Ten najstarszy w Polsce park dendrologiczny został utworzony w 1783 roku. Obszar we wczesnym średniowieczu zajmowała przesieka śląska, puszcza oddzielająca Śląsk Dolny od Górnego. W XVIII wieku właściciel dóbr niemodlińskich urządził tu ogród botaniczny w stylu angielskim. Po II wojnie światowej nastąpił znaczny ubytek roślin. W 1952 roku było 135 gatunków, a w 1977 już tylko 95. Obecnie jest ich tu 112. Park wchodzi w skład administrowanego przez Nadleśnictwo Tułowice Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Lipno i zajmuje obszar ponad 4 hektarów. Występowaniu licznych gatunków drzew spoza kontynentu sprzyjają panujące tu warunki klimatyczne i gruntowe. Park jest najcieplejszym miejscem Opolszczyzny. Średnia roczna temperatura wynosi 8,6 stopni Celsjusza, a śródleśne położenie ogrodu sprawia, że rosnące tu rośliny są osłonięte od mrozu i wiatru. Jest tu pięknie bez względu na porę roku, ale szczególnie zachwyca późną wiosną, kiedy to kwitną azalie i różaneczniki. Jesienią z kolei warto poszukać ciasteczkowego drzewa, czyli grujecznika japońskiego, którego liście wydzielają zapach przypominający pierniki lub watę cukrową. Dotarliśmy do kolejnego piętra lasu i części programu. Runoleśne, czyli run po lesie. Run to po angielsku biegać. Las jest idealnym miejscem do biegania. A ja tutaj w Tułowicach znajduję się właśnie z nowo zawiązaną grupą biegową, której założycielem jest pan Adam Jagiełło. Dzień dobry, witam panią. Proszę powiedzieć, kto uczestniczy regularnie w zajęciach, z kogo składa się ta grupa? W zajęciach regularnie uczestniczą uczniowie zespołu szkół w Tułowicach. Mamy zajęcia 2 razy w tygodniu, bez względu na pogodę. Czy trzeba ich mobilizować? Nie trzeba. To było zainicjowane spontanicznie i przerosło to moje oczekiwania, ilość chętnych, którzy chcą biegać. Jakie są warunki do biegania na terenie Nadleśnictwa Tułowice? Bardzo dobre drogi, długie trasy. Każdy według swojego uznania dobierze sobie długość, którą chce przebiec, i odległość. Są dwie grupy biegowe. Ta zaawansowana, która biega bardzo długie już dystanse, powyżej 5 km nawet. No i początkujący wedle uznania i możliwości. Czyli są tu też amatorzy? Są amatorzy i bardziej zaawansowani. No to skoro są tutaj amatorzy, no to mam tę odwagę, żeby zmierzyć się z zadaniem. No to co? Biegniemy! Ale czekajcie!
Bieganie po lesie jest naprawdę bardzo przyjemne, ale bywa też męczące, przynajmniej dla mnie. Obok mnie jest Kamil Tomczyk. Dzień dobry. On chyba raczej nie jest zbyt zmęczony, prawda? Oczywiście, że nie. Taki trening to nie trening. A jak długie dystanse pokonujesz biegając? No tak, zależy od dnia i samopoczucia mojego, ale powyżej 5-10 kilometrów. Wow, a jaki jest twój rekord? Mój rekord w bieganiu na czas 20 kilometrów. Jak twoim zdaniem powinien wyglądać idealny trening biegowy w lesie? Oczywiście nie można zaczynać od razu od pełnego biegu. Należy stopniowo zwiększać swój bieg, dodawać do tego interwały i zacząć od rozgrzewki. No to co, zwiększamy intensywność? Oczywiście. Co pani Natalio, uciekało się z lekcji WF-u? No. I dobiegliśmy do mety, a to oznacza, że przechodzimy do kolejnej części programu. Przyszedł czas na kolejne piętro lasu, a tym samym kolejną część naszego programu Podszyt. Historie podszyte leśnym podszytem. A skąd wziąć takie historie? No nie od nikogo innego, jak od samego nadleśniczego. Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowic, pan Wiesław Skrzypek jest razem ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czym pańskie nadleśnictwo różni się na tle innych? Czym się państwo zajmujecie? Nasze nadleśnictwo jest dosyć takie, powiedzmy, zróżnicowane przyrodniczo. Aktualnie znajdujemy się w części naszej wschodniej nadleśnictwa w kompleksie Borów Niemodlińskim, charakterystyczny kompleks dla typowego niżu polskiego, czyli z przewagą sosny. Idąc na zachód, zróżnicowanie to biologiczne, przyrodnicze jest coraz większe. W centralnej części naszego nadleśnictwa dosyć charakterystyczne są stawy niemodlińskie, które wplecione są w otaczające nas te stawy drzewostany. I to jest tak raj dla ptaków przede wszystkim. Tam szereg gatunków znajduje swoje ostoje, swoje miejsce na bytowanie, zwłaszcza te gatunki typowo związane z wodą, jak łabędzie, jak gęsi, kaczki, ale nie tylko, jak żurawie na przykład, bociany czarne, spektrum gatunków drapieżnych, bieliki, nasz największy tutaj ptak, który bytuje w naszych lasach, myszołowy i inne gatunki oraz duże ssaki leśne, jelenie, dziki, sarny. Trwają właśnie prace. Tej pracy w nadleśnictwie jest sporo. Jest sporo. Ta praca jest cały rok. Aktualnie jest wiosna. Mamy nadzieję właśnie, że nastąpi ta właśnie wiosna. Trochę będzie cieplej, ale trwają prace odnowieniowe. Na każde miejsce, gdzie wcześniej usunęliśmy drzewostan, jesteśmy zobligowani, aby ten las po prostu przywrócić. I właśnie trwa ta akcja sadzenia. Tutaj, co ciekawe jest, tą akcję w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, przeprowadzają sami właśnie pracownicy nadleśnictwa. Mamy taki zwyczaj, że jedną powierzchnię w roku sami odnawiamy pracownicy nadleśnictwa i to jest taki nasz wkład właśnie w to odnowienie. Ale też nie tylko odnawiamy sztucznie, że sadzimy, wykorzystujemy siły przyrody. Nawet większość naszych powierzchni odnawianych jest naturalny poprzez obsiew nasion czy bukwi i żołędzi. Po jakim czasie tutaj pojawi się wysoki las, regularny? No tutaj kilka lat, tutaj jest typowe siedlisko dla sosny właśnie, bo sadzimy tutaj sosny. Myślę, że za 5-6 lat będzie tu już zwarta uprawa leśna, powoli przechodząca w zwarty młodnik. A skoro o wysokich drzewach mowa, to zapraszam na kolejną część naszego programu. Wyżyny bezpieczeństwa z Jackiem Boczarem. W
Większość z nas lubi las. Niektórzy są dopiero na początku leśnego zauroczenia, inni to już prawdziwe leśne włóczęgi. Dla jednych i drugich mamy kilka rad, które pomogą przełamać lęk przed nieznanym, ale też przydadzą się na typowej leśnej wędrówce. W lesie zdarzają się rzeczy, które nie śniły się nawet filozofom, ale zazwyczaj one mają charakter zwyczajny, a nawet i naturalny. Między drzewami możecie spotkać niebezpieczne zwierzęta. Może być to na przykład wilk, a nawet i niedźwiedź w górach. Możecie również spotkać jelenia albo i dzika z młodymi, co również może stwarzać pewne ryzyko. Co wtedy zrobić? Oczywiście nie panikować. Pamiętaj, że w lesie jesteś gościem i niezależnie od nakazów, zakazów, w lesie obowiązuje Ciebie należyte zachowanie. Dawno temu już minęły czasy, kiedy w lesie można było robić cokolwiek. Zostały tylko potem powiedzenia: nie zachowuj się jak w lesie, co ty robisz? Przecież nie jesteś w lesie. Teraz w lesie obowiązują zasady leśnego savoir-vivre, które spokojnie możesz zabrać ze sobą z powrotem do miasta. Lasy są ogólnodostępne, ale nie w każdy teren możemy wejść. Chociażby w ostoje zwierzyny czy uprawy leśne, gdzie rosną młode sadzonki i one wymagają jeszcze specjalnej troski, więc to nie jest dobry czas, żeby im przeszkadzać. Natomiast kiedy będą miały już około 4 metrów, to możemy spokojnie wybrać się tam chociażby po maślaki. Nikt z nas nie lubi przyjeżdżać do zaśmieconego lasu. Ale o dziwo, również nikt nie chce się przyznać do tego, że zostawia śmieci między drzewami. Co roku w lasach państwowych musimy wydawać ponad 20 milionów złotych na to, żeby zbierać odpadki po leśnych turystach. Dlatego zachęcamy do tego, by w trakcie wędrówki zabrać ze sobą kilka śmieci napotkanych w lesie. Każdy las ma swojego leśniczego, który nie tylko go chroni, pielęgnuje czy wyznacza drzewa, które można wyciąć bez szkody dla lasu, to także sprzymierzeniec turysty, więc w razie potrzeby spokojnie możesz do niego zadzwonić. I na koniec pamiętaj, bądź dobry dla lasu. Nasza podróż na dziś dobiega już końca. Za nami wycieczka ściółką leśną, a także trening po runie leśnym. Poznaliśmy tułowickie historie podszyte leśnym podszytem, a także wspięliśmy się na wyżyny wysokich drzew. Mam nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z naszej wyprawy. Zapraszam na kolejny odcinek programu Las All Inclusive. Do zobaczenia.